W Muzeum Regionalnym do końca miesiąca trwają Europejskie Dni Dziedzictwa. Już w najbliższy czwartek w muzeum odbędzie się wykład poświęcony perle słowackiego gotyku Bardejowie. Ciągle nieustannie trwa właśnie do 23 września konkurs plastyczny Tajemnice babcinej szafy. Zapraszamy młodych ludzi do udziału w tym konkursie. Będą nagrody, to jest konkurs plastyczny. Myślę, że jest bardzo interesujący. No a przede wszystkim już w niedługiej perspektywie, bo w przyszłym tygodniu, w czwartek o godzinie 17 będę miał przyjemność wygłosić wykład na temat pod tytułem Bardejów, perła słowackiego gotyku. Przyznam szczerze, że niewiele z moich znajomych osób wiedziało i wie cośkolwiek o Bardejowie. To jest piękna miejscowość z dużą ilością zabytków z okresu renesansu, z okresu gotyku. Piękny, wspaniały kościół, w który powala wyposażeniem, gdzie jest bardzo dużo gotyckich ołtarzy szafowych. Jest piękne muzeum. Jednym słowem, miasto jest urokliwe, niezbyt duże, bo chyba mniejsze od Szczecinka, jakieś 10 tysięcy, ale jest wpisane na listę UNESCO. Z całą pewnością warto je obejrzeć, zobaczyć. I ja w tym swoim wykładzie, który będzie bogato ilustrowany, chciałbym przedstawić niejako tę miejscowość i zachęcić przede wszystkim do pobytu tam. Bardejów jest tuż przy granicy polskiej, niedaleko Krynicy Górskiej, kilkadziesiąt kilometrów, a więc bardzo blisko. Ludzie są tam bardzo przyjaźni, sympatyczni, co mogę stwierdzić autorytatywnie, bo byłem tam przez kilka dni. Także zachęcam i do odwiedzenia Bardejowa, no i teraz na wykład. Przypomnijmy, kiedy wykład, o której godzinie i gdzie? Wykład tu w muzeum w najbliższy czwartek o godzinie 17. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Dar Życia zorganizowało drugą Spartakiadę. Był to rodzinny piknik dla dawców i ich rodzin. Głównym celem naszym jest oddawanie krwi. Przede wszystkim dążymy do tego, żeby jak najwięcej osób, czyli mężczyzn i kobiet, zgłaszało się do punktu krwiodawstwa. Nieważne, czy oni są w stowarzyszeniu, czy w jakichś innych grupach, czy coś, ale najważniejsze jest to, że nadrzędnym celem byłoby oddawanie krwi. I żeby po prostu z naszego powiatu szczecineckiego, naszego miasta Szczecinka, jak najwięcej krwi wypływało tam, gdzie tej krwi potrzeba. Ostatnie czasy mieliśmy komplikacje odnośnie, bo był punkt krwiodawstwa zamknięta. Była akcja dosyć ciekawa, piękna akcja, która przerosła wszelkie możliwości w Szczecinku koło ratusza, gdzie oddawaliśmy wspólnie razem krew. No i teraz punkt otwarty już jest od 1 sierpnia, gdzie naprawdę jest bardzo dużo osób. Panie robią, co mogą. Panie się starają, jak tylko mogą. No, zresztą te panie są bardzo lubiane przez wszystkich krwiodawców. To z miłą chęcią przychodzą. I starają. Właśnie w związku z tym przybywa krwiodawców? Przybywa. No, dzisiejszy dzień trochę mała jest frekwencja, ze względu na to, że wszędzie naokoło są dożynki, a honorowi dawcy krwi po prostu w tych dożynkach biorą tam udziały w różnych tam formach. W związku z powyższym, no... Dużo krwiodawców chyba mieszka na wsiach, tak? Tutaj w rejonie szczecineckim. Tak, jest tutaj ze Szczecinka bardzo dużo, ale tak jak na przykład Biały Bór i tutaj naokoło, przecież i Barwice też bardzo ładnie tutaj, i tutaj Grzmiąca. I tutaj w okolicach powiatu Szczecinka to jest jeden punkt, jaki tylko może być. Najbliższy to jest Drawsko i Koszalin. Tam są koszty związane z dojazdem. I tutaj najlepiej tutaj przyjeżdżają, najlepiej tutaj oddają. Zresztą mamy doświadczenie z ostatnich wyjazdów do Koszalina, gdzie no niesympatycznie nas tam przyjmowano. Nie wiem dlaczego, jakaś fama czy coś w tym rodzaju, ale było to bardzo negatywnie odebrane przez naszych honorowych dawców krwi i tak dalej. Nie? Jest tutaj tak, że tutaj te szkoły są, które średnie, które osoby są już pełnoletnie, 18-latki, którzy idą bardzo grupami, idą i oddają krew. Tutaj z Białego Boru też przyjeżdża szkoła średnia, też oddaje krew, umawia się do punktu krwiodawstwa. W sumie to z dnia na dzień jest naprawdę, mają w punkcie krwiodawstwa co robić. Jest między nami też pani Beata Łotowie, gdzie ona jest w zarządzie wiceprezesem. Ona tam pracuje w punkcie krwiodawstwa.
No i zauważa się ostatnio, że to jest coraz większy napływ tych osób trądających krew. A dzisiaj tutaj się bawicie, tak? A między innymi dzisiaj, no taki termin, żeśmy zaplanowali sobie już w programie i no po prostu nie mogliśmy go przesunąć ze względu na inne tam imprezy, jakie się odbywały, no i musimy to odbyć. Dzisiaj jest druga spartakiada honorowych dawców krwi, czyli różnego rodzaju konkurencje na sportowo, rekreacyjnie, rodzinnie, bo są i dzieci, są i rodzice i postaci, no, którzy biorą udział w tych... Czyli co, krwiodawcy się w czasie takich właśnie imprez integrują? Oczywiście, no staramy się w miarę możliwości współpracować. Można współpracować tutaj i pracować na to. No, cały rok pracujemy na to, pilnujemy terminów, żeby jak najwięcej tej krwi oddać. Mamy roczny konkurs, w którym też wszyscy się staramy w miarę możliwości co 8 tygodni oddać krew, ze względu na to, że jest ten konkurs, taki regulamin na takiej zasadzie jest, że kto więcej razy odda w roku, no to przechodzi do pierwszej grupy i odnosi pierwsze nagrody. A pierwszą nagrodą jest rower. No, warto powalczyć, jakby nie było. To jest warto powalczyć. No i co, i zachęcamy tych, którzy jeszcze się nie zdecydowali, aby oddawali krew, aby zostali honorowymi dawcami krwi. W jaki sposób można zostać honorowym dawcą krwi? Do kogo trzeba się zgłosić? Jakie formalności trzeba wypełnić? Przede wszystkim zapraszamy wszystkich do Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi, które już działa 2 lata. To jest Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Dar Życia, które współpracuje, jest przy 9 maja 12, pokój numer 17 i tam zapraszamy do współpracy. Ewentualnie w punkcie krwiodawstwa można uzyskać wszelkie informacje na temat stowarzyszenia, ewentualnie osobiście. Każdego miesiąca, druga środa miesiąca o 18 spotykamy się w Szoku. To są stałe zebrania, zapraszam na te zebrania, gdzie rozmawiamy o honorowym krwiodawstwie, o problemach, o takich imprezach, a mamy 5 imprez w roku. Pierwsza impreza to jest zawody na basenie, dzięki uprzejmości Ośrodka Sportu Rekreacji i tutaj Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta, gdzie jest serdeczne im dzięki za to. Mamy możliwość ćwiczenia na basenie, później mamy zawody wędkarskie, to robimy w Białymborze, dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Białego Boru również. No i później mamy zawody strzeleckie, później na Szczelnicy też dzięki właśnie klubowi Impuls, gdzie wspólnie razem takie zawody strzeleckie robimy. Też im serdecznie dzięki. Oprócz tego teraz spartakiada honorowych dawców krwi. No i zostaje nam ostatnia impreza w tym roku, czyli Akademia z okazji honorowych krwiodawstwa, która będzie w listopadzie, gdzie podsumujemy cały rok, wszystkie imprezy. No i tam wyróżnimy pewne osoby, podziękujemy sponsorom również za naszą współpracę i ich pomoc, najmniej w poprawie może, no i zachęcaniu do dalszego oddawania krwi. Nie popisali się piłkarze Wielimia Szczecinek. W meczu z Iskrą Białogard przegrali 1-5. Natomiast piłkarze Daszboru z trudem pokonali Wiktorię Sianów 4-3. Z dużym trudem, ale zwycięstwo. No cieszy przede wszystkim wynik, a jeżeli chodzi o grę, no to jestem trochę, jak to się mówi, zdenerwowany. No ale to mówię, to jest, jak to się mówi, dopiero zacząłem pracę, z chłopakami pracuję, mam nadzieję, że w późniejszym czasie będą lepsze efekty tego. Co trzeba zmienić tak od zaraz? No przede wszystkim z chłopakami zacząłem pracować nad kondycją, także też wiem, że oni w nogach trochę mają, bo trochę biegają i te nogi są teraz cięższe. Ale mówię, z biegiem czasu, systematycznie tak jak chodzą do tej pory na treningi, powinno być lepiej, powinno być świeżsi przede wszystkim. No, bo czasami to widać na boisku, że nie nadążają za piłką. No i strasznie dużo niecelnych podań. Tak, no przede wszystkim uczulałem to chłopaków, żeby nie tracili głupio piłek, grali do nogi. No ale mówię, no to są, w piłce są niestety błędy i kto te błędy popełnia, a druga drużyna, która wykorzysta, ten mecz wygrywa. No właśnie dzisiaj Wiktoria wykorzystywała błędy Daszboru i właściwie zdobywała bramki zawsze po takich fatalnych błędach. No właśnie mówię, uczulałem na to zawodników przede wszystkim, bo w Złocieńcu też żeśmy stracili 2 bramki po indywidualnych błędach. No i tak samo dzisiaj się stało. No będziemy nad tym pracować, żeby tych błędów było jak najmniej i brnęli do przodu. Nowy trener, mamy nadzieję, że będzie nowa drużyna. Jaki jest cel nowego trenera? Jakie miejsce w tabeli? Znaczy cel, ja mówię, ja przede wszystkim z tym zespołem zacząłem pracować, chcę, żeby systematycznie chodzili i pracowali wszyscy. Jeżeli chodzi o cele, to nie będę bardzo wybiegał, bo mówię, my jesteśmy w innym miejscu, jak koledzy, jak to się mówi, zamiedzy. Przygotowywali się do sezonu, ten zespół się nie przygotowywał. Chcę po prostu wygrywać, jak to się mówi, mecz za meczem, znaczy chciałoby się przede wszystkim. Ale systematyczną pracą, mówię, powinno być lepiej i piąć się w górę tabeli. Będziemy trzymać kciuki. Dziękuję ślicznie. Na Jeziorze Trzesiecko rozegrano regaty Memoriał Henryka Falkowskiego i szczeciniecki Puchar Optymista. Obie imprezy były edycją Pucharu Polski.
Przyjechali do nas zawodnicy z 17 klubów z całej Polski, plus do tego zawodnicy z Rosji. Są to zawodnicy, którzy przyjechali w zeszłym roku do nas byli i w tym roku kontynuują jakby tą naszą znajomość. Zaprosili nas oczywiście też do siebie. Zobaczymy, być może skorzystamy z tego zaproszenia po to, by dla dzieci było bardziej atrakcyjne te żeglarstwo. Powiedzmy jeszcze, że te zawody są edycją Pucharu Polski. Tak, w klasie Optimist jest to edycja, kolejna już edycja Pucharu Polski. Są to regaty punktowane, także zawodnicy są też z całej Polski i będą ostro walczyć, dlatego że to jest edycja Pucharu Polski. Również jest to edycja Pucharu Polski w klasie ISA. Także to też jest ważna impreza dla zawodników z klasy ISA. A więc rywalizacja będzie bardzo zacięta, a warunki są niemal idealne. No super warunki, bo mamy wiatr, deszcz nie pada. Mam nadzieję, że będzie słoneczko, a w dniu jutrzejszym zapowiadają, że będzie też taki wiatr jak dzisiaj i słoneczko na dodatek będzie. Także żeglarska pogoda, także jestem zadowolony z tego, bo w większości regat w Polsce nie było wiatru w tym roku. Szczecineccy żeglarze tym razem nie stanowili tła dla innych. Liczyli się w walkach o miejsca na podium. W klasie 420 zwyciężyli Grzegorz Bibik i Patryk Błażejewicz. W klasie kadyt Paweł Garnyś i Igor Środkowski zajęli drugie miejsce, a w kilku innych przypadkach szczecineccy żeglarze zajmowali miejsca tuż za podium. Klub Strzelecki Impuls zorganizował ostatnio już w tym roku zawody strzeleckie. Rywalizowano w konkurencjach pistoletowych. Czwarte w tym roku z kolei zawody organizowane przez Klub Strzelecki Impuls Szczecinek na naszej szczecineckiej strzelnicy sportowej. Są to zawody z kalendarza imprez Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego w Szczecinie. Tym razem rywalizujemy w konkurencjach pistoletowych, za wyjątkiem najmłodszych, którzy jak zwykle strzelają z karabinu pneumatycznego. Przewidzieliśmy 6 kategorii wiekowych w sumie w 4 konkurencjach, bo strzelamy oprócz wspomnianego już karabinu pneumatycznego pistolet sportowy, pistolet centralnego zapłonu oraz rozgrywamy tak zwany pojedynek australijski, czy tam finał australijski, jak niektórzy mówią, który ma wyłonić największego szczęściarza dzisiejszych zawodów. Klasyfikujemy to wszystko w 6 kategoriach wiekowych. Osobną klasyfikację miałem jak zwykle u nas amatorzy, osobną kategorię młodzieżowe, no i osobną kategorię stanowią grupy seniorskie. Kto przyjechał do Szczecinka, czy są strzelcy spoza naszego miasta, spoza powiatu? Tak, to znaczy generalnie na każde nasze zawody przyjeżdżają strzelcy z różnych klubów zaprzyjaźnionych z nami. Tak, z najbliższej okolicy to Babolice, Koszalin, Wałcz, Złocieniec, ze Szczecina kolega z STS Szczecin jest z klubu z Ostrudy, jest akurat dwóch chyba kolegów. Można powiedzieć, że towarzystwo z północnej Polski. Z północnej Polski, bo tak z reguły do nas przyjeżdżają, chociaż muszę powiedzieć, że dzisiaj akurat taki termin trochę nieszczęśliwy, bo wszędzie się odbywają gdzieś zawody. No i ci strzelcy sobie tak powybierali jakieś lokalizacje w miarę bliższe, no ale i my nie narzekamy na słabą frekwencję, z czego się cieszę bardzo. Strzelnica troszeczkę została chyba w jakiś sposób tam wyremontowana. Widziałem nowe belki, na razie się nie zawali. To znaczy w miejsce z przesłony jednej, która się zawaliła rzeczywiście od podmuchów wiatru, jest postawiona jeszcze niedokończona taka sama przesłona, może solidniej wykonana oczywiście, która posłuży mam nadzieję wiele, wiele lat już tutaj. A poza tym liczymy na to, że wreszcie doczekamy się napięcia na strzelnicy, bo korzystamy z polskiego. Właśnie tu agregat obok hałasuje? Hałasuje i akurat mieliśmy dzisiaj z nim kłopoty, bo 3 razy nam się zatrzymywał, co by nam tutaj strasznie pokomplikowało prowadzenie tam biura zawodów, ale odpukać mam nadzieję, że dopracuje do końca. W kategorii dzieci zwyciężyła Magdalena Nastarowicz ze Szczecinka. W kategorii juniorów triumfowała Emilia Haller z Gryfic. Kamil Melonik w tej kategorii był drugi. W kategorii amatorów zwyciężył Jerzy Obuchowicz, a w kategorii seniorów najcelniej strzelał Jakub Siemieński. Z pistoletem centralnego zapłonu najlepiej poradził sobie Piotr Lipiński, a w pojedynku strzeleckim zwyciężył Jakub Siemieński. W Zatoce Cichej jeziora Pile rozegrano 3 zawody wędkarskie z cyklu spinningowego turnieju 3 miast. Zawody rozgrywano na żywej rybie, co oznacza, że każda ryba po złowieniu była mierzona i ważona, a potem wypuszczana do wody.
sędzia główny zawodów, pan Andrzej Urban, ilu zawodników startuje? 97 zawodników startowało. Z całej praktycznie Polski, bo i Toruń jest, i są zawodnicy ze Słupska, i z Człuchowa. Także rozbieżność dosyć spora. I z Dąbrowy Górniczej był jeden z zawodników też. Czy ryba dopisała? Na tą chwilę na razie nie wiemy jeszcze dokładnie. Wiemy, że do tej pory co mamy, to jeden z zawodników 5 szczupaków złowił. Jak będzie liczona punktacja? Czy tylko dzisiejsze zawody, czy będą jeszcze doliczane? To będzie dzisiejsze zawody, będą liczane do punktacji jako turnieju poligonu Borne-Solinowo, a później będzie generalna już liczona z zawodów całej trójki, trzech miast, tego turnieju trzech miast, i wtedy będzie wyłoniony mistrz. Mistrz zakonu spinningowego. Tak jest. Kto ma szansę? No każdy ma szansę, bo nie wiadomo jak sytuacja wyjdzie po dzisiejszych zawodach, bo ten co prowadzi na przykład nie złowi żadnej ryby, a ten co był trzeci, czwarty, piąty, trafi mu się i wtedy ono... Wszystko się przewróci. Wszystko się przewróci. Czekamy na wyniki. I jak tam, była ryba? Była ryba, ale niewymiarowa. Czyli co, to tych 50 centymetrów nie udało się? Nie, nie udało się. Ani o konia wymiarowego, ani szczupaka. Ale tu byli tacy, co 5 wyciągnęli. No, może akurat trafili na dobre miejsce. Czyli zależy to od miejsca, szczęścia czy umiejętności? A wszystko. Sprzęt, szczęście, miejsce. I tak było, jak mówił wędkarz. Ryby brały najczęściej za nerwy, czyli na haczykach było niewiele. Szczęście dopisało Czesławowi Wolantowi z Bornego-Sulinowa, który złowił aż 5 szczupaków i wygrał borneńską edycję turnieju. On też złowił największą rybę turnieju. Jeden ze złowionych szczupaków miał prawie 60 cm długości. W Bornem-Sulinowie dokonano podsumowania wszystkich trzech edycji turnieju. Najwięcej punktów w trzech turniejach zgromadził Piotr Pobojewski z Człuchowa i on został wielkim mistrzem zakonu spinningowego. Na wodach Bałtyku w pobliżu Darłowa rozegrano Mistrzostwa Europy w wędkarstwie morskim. 2 złote medale w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej wywalczył prezes koła wędkarskiego Jesiot w Szczecinku Mariusz Getka. Żeby zostać mistrzem Europy drużynowym, trzeba mieć bardzo mocną drużynę. To jest jakby podstawa. A ta, którą dysponowałem ja, bo byłem jej kapitanem, to jest najmocniejsza ekipa na dzień dzisiejszy, która jest w kraju. Romek Olma, Witek Janiak, Krzyś Sosnowski, Jurek Bajer plus ja tworzymy naprawdę ekipę, którą naprawdę jest bardzo, bardzo trudno pokonać. No i jak się okazało, nawet tacy wyjadacze jak pierwsza reprezentacja Niemiec, czy nawet druga, nie dała rady. Natomiast, żeby zostać mistrzem indywidualnie, nie dość, że trzeba mieć nieprzeciętne umiejętności, to trzeba mieć jeszcze dużo, dużo szczęścia. Tak jak zresztą chyba w każdym sporcie, bo tutaj decydują jakby niuanse. Mi się to udało o medalu drużynowym. Może nie marzyłem, ale wiedziałem, że jest w naszym zasięgu. Byłem prawie pewien, że możemy go zdobyć. O tyle do trzeciego dnia zmagań, kiedy to nie zakończono tury, nie wiedziałem, jakie mam wyniki. W medal indywidualny nie wierzyłem do końca. Spełniły się moje marzenia. Jestem pierwszym mistrzem pierwszych mistrzostw Europy. Przeszedłem do historii. Zdobyłem więcej w morzu niż kiedyś zakładałem. A jestem tym bardziej dumny, że jestem mieszkańcem pięknego miasta, które stawia właśnie na wędkarstwo. No powiedzmy o tych mistrzostwach, ile ryb, no dorszy, bo łowiliście dorsze, trzeba było złapać, aby zostać mistrzem Europy. Jakie tam wyniki padły? Aby wygrać rywalizację pierwszego dnia na Kutrze, musiałem mieć 17 ryb i tyle miałem. W drugi dzień złowiłem ryb 10, też Kuter wygrałem, 8 i Kuter wygrałem, natomiast trzeci dzień złowiłem ryb 10, zająłem drugie miejsce na Kutrze i takie mniej więcej były wyniki, co trzeba zaznaczyć, że jak na zawody jest bardzo dobrą ilością, z uwagi na to, że mamy szereg ograniczeń. Już nie chodzi tylko o wymiar, bo wymiaru powinniśmy przestrzegać wszyscy i zawsze, natomiast ryba musi być prawidłowo zacięta, czyli zapięta w okolicach głowy. Poza tym konkurencja jest bardzo, bardzo mocna. Zobaczyliśmy, jak łowią Niemcy, jak potrafią taktycznie blokować najlepszych swoich rywali. Naprawdę nauka,
które nie dałoby się wyczytać z książek. Coś niesamowitego, niesamowita frajda, niesamowite przeżycie i emocje, które trzymają mnie jeszcze do dnia dzisiejszego. W miniony weekend na kortach Regionalnego Centrum Tenisowego AquaTour w Szczecinku odbyły się wojewódzkie turniej klasyfikacyjny skrzatów, skrzatek, kadetów i kadetek. Gramy jednocześnie wojewódzkie turnieje skrzatów, skrzatek, kadetów i kadetek w grze pojedynczej i w grze podwójnej. Drugi dzień turnieju, obecnie na 5 kortach, rozgrywają się mecze półfinałowe. Ilu uczestników i skąd przyjechali tutaj do Szczecinka? Tradycyjnie Koszalin, Kołobrzeg, kilka klubów ze Szczecina. Jest bardzo duża grupa zawodników Trójmiasta, Wejherowo, Sopot, Gdynia, Gdańsk. Czy oni zawsze tutaj przyjeżdżali do Szczecinka, czy w tym roku ta liczba tych uczestników właśnie z tamtego rejonu jest większa? Powiem tak, z turnieju na turniej jest coraz większa grupa właśnie zawodników z Trójmiasta. A jak zawodnicy szczecineccy, ilu bierze udział w tym turnieju? Ze Szczecinka w tym turnieju wziął udział 11 osób, w turnieju bierze udział 63 osoby. No interesuje nas oczywiście postawa szczecineckich tenisistów, jak oni się spisują w tym turnieju, jakie mają szanse na zajęcie dobrego miejsca. Patrząc na rankingi, poziom sportowy, to uważam, to jest czy dobre miejsca. No, zajmują drugie, trzecie miejsca, także uważam, że jest to duży sukces dla nich. Trzyma pan w ręku taką broszurę tenis 2010, bo to jest już program szkolenia dzieci do lat 10. To jest program, który trwa już drugi rok, jest realizowany drugi rok. Na czym on polega? Rozpoczynamy zabawę z dziećmi w wieku 5 lat. Są to zabawy oparte o różne ćwiczenia z piłkami, gimnastyczne, lekkoatletyczne. Jest taka zabawa, gdzie grupa jest 6-osobowa maksymalnie. Te dzieci spotykają się 3 razy w tygodniu. I z roku na rok my tą dawkę ćwiczeń zwiększamy, także w wieku 10 lat będą te dzieci miały 10 godzin tygodniowo zajęć i liczymy na to, że to będą w przyszłości nasi mistrzowie. Tenis się zmienił na świecie, także i w Polsce, w Polskim Związku. To jest najnowszy system szkolenia w naszym związku i myślę, że będą również owoce tej pracy w Szczecinku. Także serdecznie zapraszamy. A kto będzie prowadził zajęcia z tymi najmłodszymi adeptami tenisa? Czy są tutaj w Szczecinku tacy instruktorzy, którzy potrafią pracować z tymi najmłodszymi? Sławek Gaca, Rafał Pitra to byli zawodnicy, absolwenci AWF-ów, doświadczeni w tej materii. Poza to jeżdżą na różne szkolenia. Są właściwymi osobami do prowadzenia takich zajęć z młodymi tenisistami. No i gdzie ci młodzi przyszli tenisiści mogą się zgłaszać, aby uczestniczyć w takich zajęciach? My prowadzimy zajęcia codziennie od godziny 16, jesteśmy na kortach, także prosimy bezpośrednio do jednego z trenerów lub do mnie się zgłosić, także z chęcią zapraszamy. Wśród skrzatek Ala Szmurło stanęła na 3 stopniu podium. W grze podwójnej szczecinecka para Nikola Żuławska i Ala Szmurło zajęły 2. Wśród kadetek Maria Szpakowska ze Szczecinka zajęła 2, a Martyna Wisłocka 3. To wszystkie informacje w dzisiejszych aktualnościach. Za chwilę odwiedzimy Straż Miejską. Dowiedzą się Państwo, co działo się w ciągu minionego tygodnia w Straży Miejskiej.